Uczestnik Twoja twarz brzmi znajomo rezygnuje z udziału w programie. To wydarzy się po raz pierwszy w historii, Twoja twarz brzmi znajomo. Choć z programu zwykle nikt nie odpada w trakcie jego trwania, a uczestnicy niemal do końca mają szansę, by zdobyć główną nagrodę, tym razem z formatem pożegna się jeden z uczestników. Nie jest to jednak decyzja ani jury, ani widzów. Jeden z uczestników Twoja twarz brzmi znajomo pożegna się z programem. Od momentu, gdy Twoja twarz brzmi znajomo, wystartowała na antenie Polsatu, cieszy się ogromną popularnością wśród widzów. Zapewne przyczynia się do tego nie tylko angaż znakomitych artystów, ale również formuła programu. To właśnie w nim plejada gwiazd ma okazję przeistoczyć się w znaną postać i upodobnić się do niej nie tylko wizualnie, ale również wokalnie. Cechą charakterystyczną, Twoja twarz brzmi znajomo, jest zdecydowanie fakt, że nagrody przeznaczane są na wybrane cele charytatywne, a ponadto z programu żaden z uczestników nie odpada, dzięki czemu niemal do końca ma szansę walczyć o główną nagrodę. Tak było do tej pory, lecz w 21. sezonie programu Jeden ze Śmiałków będzie musiał pożegnać się z formatem. Skąd taka decyzja? Uczestnik Twoja twarz brzmi znajomo musi opuścić program. Twoja twarz brzmi znajomo, 8 śmiałków stanęło przed ogromnym wyzwaniem, jakim jest idealne odwzorowanie wyglądu, wokalu i scenicznego zachowania danego artysty. Nie jest to łatwe zadanie, lecz każdy z uczestników robi, co w jego mocy, by podołać temu wyzwaniu. Niestety już niebawem z programu, jak podaje plotek, zniknie jeden z uczestników. Będzie to Bartek Wrona, który zyskał ogromną sławę jako członek formacji Just 5, z którą nagrał niemal nieśmiertelny hit, Kolorowe Sny. Dlaczego odchodzi z programu? Decyzja ta, choć zapewne nie była najłatwiejsza, była konieczna. Wokalista zmaga się z problemami zdrowotnymi, które uniemożliwiają mu dalsze uczestnictwo w programie. Serwis informował, że twórcy muzycznego show nie planują zaangażować nikogo na jego miejsce, przez co skład ekipy Twoja twarz brzmi znajomo, będzie okrojony. W najbliższy piątek pojawi się ostatni odcinek programu z jego udziałem, bowiem udało się go nakręcić odpowiednio wcześniej. Choć w dalszych wydaniach muzycznego show Bartek Wrona nie weźmie udziału, nie oznacza to, że nie zjawi się w nim całkowicie. Wokalista w rozmowie z plejadą zdradził, że pojawi się podczas finału Twoja twarz brzmi znajomo. Co dolega Bartkowi Wronie? Bartek Wrona już przed kilkoma miesiącami skarżył się na swój stan zdrowia. Na początku roku odwołał jeden z koncertów, a za pośrednictwem mediów społecznościowych zdradził, że trafił do szpitala. Podziękował wówczas za liczne życzenia oraz wsparcie, a także podkreślił, że sytuacja jest stabilna. Zapewnił również, że zamierza wrócić do występów na scenie, co niebawem wcielił w życie. Co zatem dolega Bartkowi Wronie? O swojej chorobie opowiedział w rozmowie z Na żywo. W szczerej rozmowie zdradził, że zdiagnozowano u niego malformację naczyniową układu pokarmowego. Kiedy wstałem z łóżka, zaniepokoiło mnie krwawienie z układu pokarmowego. Nie ukrywam, że się wystraszyłem. Tak objawia się malformacja naczyniowa układu pokarmowego. Przyznaję, że diagnoza kompletnie mnie zaskoczyła. To rzadka, zagrażająca życiu choroba, którą trzeba kontrolować. Dopiero po 6 dniach mogłem wyjść ze szpitala. Teraz żona i córki pilnują mnie na każdym kroku.
Co 4 tygodnie mam badania kontrolne. Jestem na diecie lekkostrawnej i muszę na siebie uważać. Może to znak, że powinienem trochę zwolnić, cieszyć się tym, co mam, bo nic nie jest nam dane na zawsze, tłumaczył Bartek Wrona.